Robert Gulaczyk nie zdawał sobie sprawy z podobieństwa do Mistrza Pędzla. Dostrzegła je natomiast reżyserka Dorota Kobiela, z czym zgodził się kooperant Hugh Welchman, laureat Oscara za słynnego Piotrusia i Wilka. To było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem i często to powtarzam, ponieważ jak się skontaktowała ze mną moja agencja i ja wtedy miałem 31 lat, więc słuchaj, przyjedź tutaj, bo chcą się z tobą spotkać tam reżyser i producent, bo jesteś bardzo podobny do Vincenta van Gogha. Ja tak miałem, co? Znaczy nie mogłem w to bardzo długo uwierzyć. Pasja życia to najbardziej popularna książka poświęcona artyście, jednak Robert Gulaczyk jej nie czytał. Przeczytałem wstęp do listów van Gogha do brata, któreś już tam z kolei wydanie i autor tej przedmowy, nie pamiętam niestety nazwiska, do listów, napisał, że mnóstwo wychodzi właśnie takich publikacji na temat Van Gogha i zasugerował, że Pasja życia, pomimo że jest bardzo popularną książką, jeśli chodzi o w ogóle o życie Van Gogha, nie jest do końca zgodna z prawdą. Znaczy autor Pasji życia troszkę sobie pokonfabulował i podopisywał faktów z życia Van Gogha, w związku z tym nawet się za nią nie zabierałem. Ekscentryczny twórca od zawsze wzbudzał ogromne emocje. Jego życie i zagadkowa śmierć do dziś pozostają żywą legendą i wciąż elektryzują odbiorców tego niezwykłego i niepowtarzalnego malarstwa. Dla mnie to było niesamowite, że on w trakcie jednego roku, nie pamiętam jakie to były lata, wydaje mi się, że kilka lat przed śmiercią, namalował z 4 czy 5 bodaj w trakcie jednego roku swoich autoportretów i na każdym wygląda jak inny facet. I to nie chodzi o to, co on ma w oczach, tylko nawet o kształt szczęki, o kości policzkowe, znaczy zupełnie inny rozkład, więc to jest też tak, że każdy z nas ma jakiś wizerunek Van Gogha z obrazów, które pamięta. Twórcy filmu od początku sugerowali się niebieskim autoportretem artysty. Robert Gulaczyk, co sam przyznaje, jest faktycznie do tego wizerunku podobny. To nie było tak, że zdecydowało samo podobieństwo, bo czymś tam się musiałem też wykazać, bo cały proces decyzyjny przechodził jeszcze przez firmę, która jest współproducentem z Londynu, więc dosyć długo to trwało tak naprawdę, od moich zdjęć próbnych do czasu, kiedy zapadła decyzja, że dostanę tę rolę. Dla Roberta Gulaczyka praca w teatrze i filmie to zupełnie dwa różne zawody, kompletnie nieporównywalne. Pomimo że jakby ten mianownik wspólny, czyli praca na emocjach, jakby wcielanie się w jakąś postać jest bardzo podobny, bo jedno i drugie jest aktorstwem po prostu, to różnica w samej pracy jest olbrzymia, bo na planie nie ma jakby możliwości skonstruowania roli tak jak w teatrze, kiedy spektakl trwa 1,5–2 godziny, tylko to są krótkie ujęcia. Film jest animowany. W jego realizację zaangażowana została ponad 100 artystów malarzy, którzy klatka po klatce odwzorowali słynne obrazy mistrza. Legnicki aktor uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych we francuskim Annecy, na którym premierowy obraz wywołał ogromne wrażenie i podziw wśród widzów, którzy przyznali mu zresztą własną nagrodę. Symbolem przeglądu jest królik. Sala, w której myśmy mieli premierę, liczyła niemal 1000 osób. 982 osoby siedziały na widowni, więc jak te prawie 1000 osób krzyczało za tym królikiem, to wrażenie już było, zanim weszliśmy na scenę. Więc i zdecydowanie większe niż w pracy w teatrze. Nie doświadczyłem czegoś takiego, ponieważ nie grałem nigdy przy tak dużej widowni. W polskich kinach Twój, Vincent pojawi się 13 października. Wcześniej, bo w sierpniu, obejrzą go uczestnicy Wrocławskiego Festiwalu Nowe Horyzonty.